Agnieszka Hałas, dzień dobry, witam w powiększeniu. Dziś Państwa i moim gościem jest Anita Maksymowicz, dyplomowany kustosz Muzeum Ziemi Lubuskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest taka magiczna noc raz w roku, kiedy to muzea otwierają swoje drzwi. Jak to się wszystko zaczęło? Jaka jest tradycja tej nocy muzeów? Jeśli chodzi o noc muzeum, to właściwie trzeba zacząć od dnia. Od dnia muzeów, dlatego że to jest takie najważniejsze święto muzealników. To jest Międzynarodowy Dzień Muzeów, który obchodzony jest, który przypada 18 maja. Obchodzony jest w okolicach tego dnia. Został ustalony w 1977 roku, a więc ta tradycja jest już długoletnia, wieloletnia. Natomiast kilkadziesiąt lat. Kilkadziesiąt lat. Myślę, że to ma swoje przełożenie na to, jak w tej chwili muzea, na razie szczególnie w Europie Zachodniej, ale powoli obserwujemy to też w Polsce, jak się przemienia odbiór muzeów, czyli ten z tej takiej niedostępnej świątyni, do której nie każdy bądź chce, bądź uważa, że nie bardzo mu się tam będzie podobało wejść i tak dalej, kiedy te instytucje zaczynają się otwierać i zaczynają też być szerzej akceptowane przez naszych zwiedzających. Także to jest taka obopólny wpływ jakby. My się bardziej staramy, żeby pozyskać naszych gości, a oni rzeczywiście coraz częściej czują, że na przykład takie muzeum jak w Zielonej Górze, bo muzeum jak w Zielonej Górze właściwie to nie jest takie muzeum jak Louvre czy MoMA w Nowym Jorku, prawda, gdzie turyści są najważniejszą grupą. Dla nas najważniejszą grupą są mieszkańcy. Mieszkańcy Zielonej Góry i my dla nich pracujemy. Także to widzimy, że to się zmienia. Tutaj pani zapytała o tą noc. Ja mówię o tym święcie naszym zasadniczym. Natomiast z tego dnia muzeum właśnie w 1997 roku w Berlinie po raz pierwszy zorganizowano taką akcję. Też niedaleko. Lange Nächte Museen, czyli ta długa noc muzeów. Tam oczywiście tych muzeów jest kilkadziesiąt, jeśli nie więcej. I w ciągu tej jednej nocy na jeden bilet można było zwiedzać najróżniejsze instytucje tego typu. To się spotkało z ogromnym zainteresowaniem i z ogromnym takim odbiorem bardzo pozytywnym. I tę noc Berlin powtórzył. Nawet nie rok później, tylko po pół roku. I powoli zaczęło się to rozprzestrzeniać po Europie. Amsterdam, Paryż, no i dotarło do Polski. W Polsce bodajże w Kraków był pierwszy. Tutaj kilka miast walczy o tę palmę pierwszeństwa. Ale rzeczywiście to już się stało taką tradycją również w Zielonej Górze, co nas bardzo cieszy, dlatego że zwiedzający często po zakończeniu poprzedniej nocy pytają, no a jaka będzie następna? Czyli jest ta chęć przyjścia, a z drugiej strony na przykład teraz, już w tym okresie przed nocą, wszyscy się dopytują, kiedy będzie i czy będzie. Czyli jest to oczekiwanie. To jest dla nas bardzo pozytywny taki impuls do pracy. Poprzednimi laty Muzeum Ziemi Lubuskiej weszło w taką konwencję zwiedzania krajów, państw. W jakich państwach mogliśmy się znaleźć dzięki Muzeum Ziemi Lubuskiej i jaką kulturę państwo przybliżyli? Myśmy zaczęli dosyć tak nieśmiało te tradycje nocy. Pierwsza była dosyć nieformalna. Po prostu tak jak to się czasem dzieje do dzisiaj w innych muzeach, czyli po prostu otwiera się drzwi w porze wieczornej i udostępnia te ekspozycje, które są wieczorem. Natomiast my pokazaliśmy taką jeszcze w skromnej formie, trudno to nazwać nawet dużą imprezą, nie taką jak w tej chwili mamy rozbudowaną, ale pokazywaliśmy kulturę kresową. To był ten taki pierwszy impuls. Potem kulturę żydowską. Natomiast taka już faktycznie pełen program kultury danego kraju to była noc japońska. Japońska, potem były niemiecka, rosyjska, francuska.
I w tej chwili przyszedł czas na Noc Cygańską w muzeum. Trochę pozwiedzaliśmy do Nocy Cygańskiej, za chwilkę wrócimy, ale ta konwencja otwierania drzwi wieczorem chyba też mocno się wpisuje w te zmiany, jakie zachodzą w muzeach, bo nam wieczory kojarzą się z wyjściem do pubu, z wyjściem do restauracji, a tutaj bawić można się również w muzeum. Można. I cieszymy się, że nasi zwiedzający to doceniają i zauważają, że rzeczywiście tak. Jest w tym coś takiego pewnie innego, to że różne są formuły tych nocy, bo niekiedy muzea na przykład otwierają swoje magazyny, czyli pokazują coś, czego zazwyczaj nie można pokazać. Czasami pokazują pracownie konserwatorskie, czasami muzealników w pracy takiej codziennej, bo też to jest w zasadzie tajemniczy zawód. Zwiedzający przychodzą i widzą sam efekt pracy, wystawy, prawda? Natomiast nie wiedzą, jak to wszystko jest przygotowywane. Także różne są style pokazywania naszej pracy i naszych starań. To też jest ważne, dlatego że Dzień Muzeów właśnie po to został ustanowiony, żeby przybliżyć nie tylko zbiory, to oczywiście też, ale to się dzieje jakby na bieżąco i wciąż, ale też uświadomić znaczenie muzeów dla kultury, dla pamięci, przede wszystkim dla pamięci. Muzea są taką instytucją, takimi instytucjami, pewnie jedynymi w swoim rodzaju, które pokazują przeszłość. Pokazują przeszłość, czyli pokazują kontekst. Bez tego w gruncie rzeczy, bez tego kontekstu mamy chwilę w tej chwili obecną i nie mamy historii, w związku z tym, jak twierdzą niektórzy, nie mamy też przyszłości, prawda? Bo bez przeszłości trudno patrzeć w przyszłość. Także to jest ważne. Natomiast my rzeczywiście, my pokazujemy, otwieramy ten muzeum wieczorem. Jest to inna atmosfera. Nagle przy świetle czasami możemy przecież oglądać nasze zbiory, nasze wystawy przy świetle dziennym, teraz właściwie wyłącznie tylko przy sztucznym, ale to przede wszystkim specyfika, którą my prowadzimy, to jest ten bogaty program przewidziany na ten czas, na ten wieczór, na tę noc, na te kilkanaście godzin. No właśnie, o programie porozmawiajmy, co nas czeka podczas tej cygańskiej nocy. Staraliśmy się jak zwykle, przede wszystkim, żeby program był w miarę bogaty, żeby każdy mógł znaleźć jakąś imprezę, która jest dla niego najbardziej interesująca. Co jest też ważne i co próbowaliśmy robić już wcześniej przy okazji i francuskiej, niemieckiej czy rosyjskiej nocy, włoskiej również, współpracowaliśmy z przedstawicielami tych narodowości, którzy mieszkają na ziemi lubuskiej. To jest ważne, dlatego że znowu my dbamy o ten związek z naszą publicznością, z naszymi mieszkańcami. No i chyba wychodzi to bardziej autentycznie. I to wychodzi, oczywiście, oczywiście. Dlatego my możemy korzystać z ich tradycji takiej z pierwszej ręki, prawda? To jest ważne. No i tutaj w tym wypadku, w wypadku cygańskiej nocy, oczywiście nie mogło być inaczej. W województwie lubuskim mieszka jedna z największych grup mniejszości cygańskiej, czyli znowu mamy ten element taki tożsamościowy, dla nas bardzo ważny. Zależy nam też na pokazaniu kultury, tradycji grupy etnicznej, niektórzy mówią narodowościowej, która żyje w naszym społeczeństwie bardzo blisko, a często niestety mało o niej wiemy. No właśnie, ta grupa jest nam bliska, a jednocześnie daleka. Czego będziemy mogli się o nich dowiedzieć? Będziemy mogli przede wszystkim, myślę, tak na najbardziej bezpośredni kontakt, to chyba przez muzykę. Także będzie kilka koncertów. Wszystkie bez wyjątku, wszystkie trzy będą realizowane przez właśnie Romów, Cyganów, również Sinti. Także będzie to najbardziej autentyczne, jak tylko można. Z tego się bardzo cieszymy. Zacznę może od początku. Takim otwierającym punktem już tradycyjnie, zupełnie przed muzeum, a jeszcze nie w muzeum, to jest happening w wykonaniu
naszego zaprzyjaźnionego Teatru Terminus Aquo. To też już powoli tradycja. To już jest tradycja. My się z tego cieszymy, mam nadzieję, że artyści też, ale przede wszystkim publiczność, która przed muzeum już się zbiera i zdobywa ten nastrój, prawda? Już atmosfera jest, tak. Później po występie teatru przekraczamy próg muzeum i wszystko dzieje się w środku. Tak, i wszystko się dzieje w środku i mamy właśnie pierwszy koncert w wykonaniu grupy Sandro i jego goście. I tutaj będziemy mieli właśnie muzykę cygańską, nie tylko z terenów Polski, ale na przykład też z Bałkanów, gdzie, jak wiemy, bardzo duża grupa cyganów mieszka i żyje i tworzy. Potem coś dla dzieci, chociaż prawda jest taka, że na te zajęcia przychodzi i młodzież, i dorośli, i wszyscy chcą sami coś zrobić. Z artystką panią Krystyną Betiuk będą warsztaty plastyczne zatytułowane Wymyślę wzór na chuście w cygańskim guście. Czyli będziemy mogli te kolorowe, niezwykle barwne chusty sobie zrobić i później na pamiątkę oczywiście zabrać. Następnie dwa spotkania, które będą bardziej właśnie mówiły o historii i o tradycjach cygańskich, szczególnie tutaj. Trochę teorii. Myślę, że z tym, że nie chciałabym, żeby zabrzmiało, że teoria to jest coś nudnego. Nie, dlatego, że będzie na przykład wykład pana Leszka Bończuka z Gorzowa, bardzo zasłużonego przez cyganologa, który o cyganach wie wszystko. I on przedstawi nam taką prezentację Cyganie fakty i mity, czyli znowu też będzie być może prostował trochę te nasze stereotypy. A między innymi też będzie mówił o Bronisławie Weiss, Papuszy. Czyli znowu mamy ten element bardzo związany z naszą ziemią lubuską i tam będziemy mogli na przykład też posłuchać oryginalnych nagrań Papuszy. Czyli myślę coś bardzo cennego. Kolejnym spotkaniem, takim bliższym z publicznością, to będzie spotkanie z Andrzejem Łuczakiem, który jest autorem książki Sytuacja ludności romskiej w XX wieku, właśnie na ziemi lubuskiej. Także myślę, że to będzie szczególnie interesujące, bo znowu dotyczy tutaj nas, naszej ludności i naszych terenów. Pan Łuczak jest w tej chwili doktorantem na Uniwersytecie Zielonogórskim, sam jest cyganem i pisze doktorat właśnie poświęcony w ogóle ludności romskiej w Polsce, w całej Polsce, ale tutaj będziemy mieli taki fragment. Będzie możliwość porozmawiania i spotkania się z autorem, także myślę, że to też jest taki bardziej żywy element. Ale najżywsza z pewnością będzie cygańska muzyka, przy której oswajać będziemy muzeum. Spotykamy się 18 maja? 17 maja. Przeddzień Międzynarodowego Dnia Muzeów. W sobotę, jak zawsze, w sobotę o godzinie 17 zaczynamy, 17 maja o godzinie 17. Łatwo zapamiętać, do której godziny będziemy mogli pobawić się w muzeum? Program mamy przewidziany do godziny krótko przed północą. Też ostatnie zamknie koncert Vanessa i Zorba. Wcześniej jeszcze chciałabym powiedzieć o takim bardzo, myślę, ciekawym elemencie przygotowanym przez pana Tadeusza Wezę, gdzie będzie muzyka również ze słowem, elementy muzyki cygańskiej w muzyce klasycznej, Imre Kalman, Johann Strauss, a później wykonawcy pokażą, zaprezentują trochę muzyki Django Reinharta, czyli gypsy jazz, myślę, trochę inna muzyka, ale też bardzo, bardzo taka nośna, barwna i kojarząca nam się przecież właśnie z tą kulturą cygańską. 17 maja o 17 zaczynamy bawić się po cygańsku. Anita Maksymowicz z Muzeum Ziemi Lubuskiej była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.